It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj, ja jestem wizualnie, a ty nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak twój czas jest cenny. Jeżeli żyjesz na tym samym świecie co ja, to otacza cię mnóstwo osób, które bardzo, bardzo cenią swój czas, jednocześnie w głębokim poważaniu mając twój. Czas to jest ograniczony surowiec, mam tu taką ściągę. Jeden dzień to są 24 godziny. To jest 1440 minut, 86 400 sekund. Jeden rok to jest 8000 godzin 760. Tak? Tak. Jakoś tak. Jeżeli ktoś jest lepszy z matmy, może mnie poprawić. Każdy jest lepszy z matmy. Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to wtedy troszkę przerażającym staje się to, że każdy z naszego otoczenia, przynajmniej każdy z mojego otoczenia, szafuje tak moim wolnym czasem, tym co ja mam robić, bo każdemu się wydaje, że wie lepiej, co ja powinienem robić w danym czasie. Już nie wspomnę rodzicach, którzy mówią cały czas mi, znajdź sobie inną pracę, znajdź ten, co całe życie będziesz to robił. I jakoś nie przyjmują do wiadomości, że wybrałem sobie jakąś swoją ścieżkę rozwoju i nią dążę do przodu. Nie, to dla nich jest czas zmarnowany, więc próbują jakby zmusić mnie do robienia czegoś sensownego, jednocześnie marnując mój czas. Najlepsze dwa przykłady tego, że marnujemy swój czas przez osoby trzecie, to jest szkoła i praca. W pracy, no nie oszukując się, sprzedajemy swój kawałek życia za pieniądze. To jest taka prostytucja troszkę. No ale dobra. Mamy ograniczoną ilość czasu w życiu, nie wiemy co prawda ile, ale nie oszukując się, jest to ograniczona liczba godzin. My, jak za pomocą kamienia filozoficznego w pracy, przetwarzamy nasz czas na pieniądze. Niektórzy mają lepszy przelicznik, większość ma lepszy przelicznik niż ja, chciałbym mieć lepszy przelicznik. Au. Jednocześnie każdy, kto pracował w dzisiejszych czasach, wie, jak trudna sytuacja jest na rynku pracy i co chwilę zdarza się sytuacja, że zostajemy po godzinach nieodpłatnie tylko po to, żeby wykonać zadanie i nie stracić pracy. Więc osoby, które dają nam to zadanie w pracy, brutalnie, absolutnie nie szanują naszego czasu. Moich czasu zresztą też nie szanujemy, przynajmniej ja ich w ogóle nie szanuję, to jest inna sprawa. Nie powinienem tego chyba na głos mówić. Z drugiej strony szkoła. To jest mnóstwo godzin, po 45 minut bloszki plus przerwa, tam nie wiem ile jest, 5-15 minut teraz w szkołach. Na studiach to jest 90 minut zajęć, plus przerwa. Podczas tego czasu nie dzieje się absolutnie nic. Przez większość czasu nie uczymy się niczego wartościowego, niczego co nam się do życia przyda. Przydają się komuś w życiu całki? Serio, całki się komuś przydają? Nie wiem, chemia organiczna? Chemia nieorganiczna? Geografia? Dobra, geografia się przydaje. Ogólnie szkoła to jest gigantyczny fragment życiorysu, który zostaje nam wyrwany. To jest bardzo potrzebna rzecz. Ha, 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 ha. Ostatnio czytałem taką książkę o czarodziejach, gdzie główny bohater musiał wybrać szkołę magii, do której pójdzie. Przepraszam za tą dygresję z góry. I miał do wyboru albo wielką uczelnię, właściwie kompleks uczelniany, coś w stylu uniwersytetu, albo jednego mistrza, mistrzyni właściwie, która miała go uczyć. I rodzina go, matka go namawiała, żeby poszedł do tej mistrzyni. On chciał iść do uniwersytetu, bo wydawało mu się, że tam zderzenia tych wszystkich pomysłów sprawią, że jego edukacja będzie bardziej wartościowa. W rezultacie wyszło coś, co ja odkryłem też podczas swoich studiów, że znacznie bardziej opłacalne dla osób z moim charakterem, z moją chłonnością umysłu jest uczenie, studiowanie jakby pod mistrzem, terminowanie, coś w tym stylu. Jest ktoś, kto ma konkretną, użyteczną wiedzę i od niego chłonę wszystko, co mogę, a później zostawiam tą osobę, przeskakuję do następnego mistrza, od którego mogę chłonąć wiedzę albo z innej dziedziny, albo troszkę inaczej na ten sam temat. Kiedy poszedłem na uniwersytet, to wiedza została mi nie tyle podana na talerzu, co podane zostały takie skrawki i nikt niczego nie badał, więc w tej książce było podobnie. Dlatego też mi się wydaje, że system uczelniany w tej chwili to jest marnowanie czasu. Ale dygresja! I żeby nie być świętym, na przykład teraz zawalam bardzo ważny projekt, bo on jest na tyle wymagający, że po prostu nie ogarniam. Muszę przeczytać za dużo, muszę być skupiony przez zbyt długą ilość czasu, robię to fragmentami, później mi coś przerywa, mam pecha, co chwilę mi coś przerywa i marnuję czyjś czas. Nie dość, że marnuję swój czas, bo to już jest pół biedy, bo to jest moja decyzja, to jeszcze marnuję cudzy czas, bo ktoś czeka na efekty mojej pracy, więc jego czas jest marnowany. Przy okazji nerwy, co mi sprawia jakąś taką dziwną, wredną i złośliwą satysfakcję. Ale to jest pikuś w porównaniu do tego, z czym na co dzień mam styczność, znaczy się z marnowaniem czasu wszystkim naokoło. Każdy każdemu da jakieś zadanie tam, co dziś robisz po południu, no właściwie nie mam planu, znaczy się
nie mam planów, to oznacza to, że zamierzam sobie coś na dzień zorganizować. I w tym momencie już jest potok słów, które mi cały dzień zajmują, bo muszę być w domu, bo jakieś kable będą kładli, muszę być na uczelni, żeby zapłacić jakiś rachunek, muszę być tam. I ogólnie cały dzień mam przez kogoś zajęty rzeczami, które w najmniejszym stopniu mnie nie interesują, w bardzo małym stopniu mnie dotyczą. I jak się tak zastanowić, to osoby trzecie, które nam te zadania, mi te zadania przydzielają, też tego nie potrzebują. Bo biorą się za to tylko i wyłącznie dlatego, że to ich czasu nie zajmie, że wiedzą, że mogą to zrzucić na osobę trzecią, w tym wypadku mnie, i zapłacą moim czasem za rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują, ale fajnie by było mieć, to tak jak teraz wszyscy telewizję. Po cholerę większości osób na świecie jest telewizja. Ja od lat nie oglądałem telewizji, nie uznaję tego, ale muszę płacić. Teraz już chyba jest obowiązkowa dla wszystkich, czy jeszcze nie? No w każdym razie wszyscy będziemy płacili za telewizję. Wszyscy będziemy utrzymywali TVP, a nigdy nie oglądam telewizji. Dobra, dość. Więc teraz ty, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy, skup się i pomyśl. W jaki sposób wszyscy naokoło marnują twój czas i co możesz zrobić, żeby to zmienić. Dziękuję za uwagę. Jej! Żeby nie było, ja wcale nie mówię teraz tak fajnie, po prostu mam lekką chrypę. Mam nadzieję, że to brzmi fajnie.